wtorek zaczął się dla reprezentacji Polski od kręcenia reklamówki dla sponsora kadry. No i w tym nagraniu udział wzięli trzej gwiazdorzy naszej reprezentacji: Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski i Wojtek Szczęsny. A ten ostatni podzielił się z nami swoimi wrażeniami z tego trwającego blisko 4 godziny nagrania. No inna, zupełnie troszkę żmudna i taka, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale daliśmy radę. Nieco inaczej dzień spędzili Duńczycy. Oni rozpoczęli go od treningu na PGE Arenie, a później mieli czas dla dziennikarzy. No i dość ciepło wypowiadali się o reprezentacji Polski. Dużo uznania mieli szczególnie dla Roberta Lewandowskiego, o czym świadczą słowa stopera reprezentacji Danii i francuskiego klubu Lille, Simona Kiera. Znam Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Znam jeszcze kilku innych piłkarzy. Polska to zespół z dużymi umiejętnościami. Dla mnie Lewandowski to jeden z najlepszych napastników świata. Mecz z Polakami będzie dla nas z pewnością dobrym testem. Biało-czerwoni na PGE Arenie pokazali się pod wieczór. Rozpoczęli swoje zajęcia około godziny 19. No i tutaj wszyscy zastanawiali się nad składem, jaki Waldemar Fornalik wystawi na środowe spotkanie. Można przypuszczać, że da pograć dwóm bramkarzom i Arturowi Borucowi i Wojtkowi Szczęstemu mniej więcej po 45 minut, a w wyjściowej 11, oprócz któregoś z golkiperów, znajdą się prawdopodobnie także Artur Jędrzejczyk, Łukasz Szukała, Kamil Glik, Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Krychowiak, Adrian Mierzejewski, Piotr Zieliński, Kuba Błaszczykowski, na lewej pomocy Waldemar Sobota i w ataku oczywiście Robert Lewandowski. Czy jednak taka jedenastka wyjdzie na Duńczyków, czy ta jedenastka, czy też trochę zmodyfikowana, zdoła po 36 latach przerwy pokonać potomków Hamleta? Zobaczymy. To będzie mecz ku pokrzepieniu serc, to będzie mecz dla odzyskania zaufania w oczach kibiców tak mocno nadszarpniętego przez Polaków w ostatnich meczach o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Kuba Staszkiewicz, Orange Sport, Gdańsk.